Witamy w Nahama Buła z murowanej gośliny. Będziemy za chwilę jeść ostrego burgerka o nazwie Menda. Co w burgerku się znajduje? Mamy sałatę lodową, mamy 180 gram wołowiny, papryczkę pepperoni i sos z Caroliny Reaper. I co? No zobaczymy, jaką ma moc. Mam nadzieję, że damy radę. No pingwin na pewno. Chciałem powiedzieć, że mamy tutaj zawodnika, który tak naprawdę był we Wrocławiu. Naprawdę fajnie jadł te papryki, fajnie walczył z tą łososią, z tymi paprykami. I to mi się naprawdę podobało. Powalczymy. Mamy jakby co napoje mleczne, więc w razie W... Ja nie mam. Masz ode mnie w prezencie, dostałeś. Nie, czekaj, to co, jemy? No nic. A żeby tam najwyżej zrobić ludziom spoiler, no przed chwilą jadłem tego wielkiego bydlaka, to będzie mój drugi burger. Tak to wygląda. To co? No to co, jemy. Startujemy? Zobaczymy jak to. Oblicz pierwszy. Nie chcę. Jak cię wygnie, to znaczy, że ja padnę po drugim nagryzieniu. Sos na Karolinie Reaper. Czyli sos na Karolinie Reaper i jest drugi sos też pikantny z sambalem? Czyli dwa sosy. O, tego nie dodałem. Sos dodatkowy jeszcze pikantny z sambalem. Dawaj. Nie wiem, czy mam jeść na czas, czy nie. O, jak twoje pierwsze wrażenia? Nie jestem głodny po tamtym burgerze. Nie jesteś głodny, ale brakuje ci pewnie ostrości. No, brakuje mi rękawiczek w razie czego. No, spoko, dam radę. Czemu u mnie tyle sosu się wylało, u ciebie nic? Bo ja zlizuję cały. Ciekawa teoria. Raczej go będę wolno jadł. Ja raczej szybko, żeby nie poczuć aż tak bardzo ostrości. Ja już czasówkę dzisiaj robiłem. Czyli co, więcej sosu z Karoliny Reaper niż sambala. Albo po prostu jakiś robiony przez lokal sos, to byłoby idealne wtedy, nie? Nie, w ogóle nie chcesz raczej, jak to ścieka, że się zaniża. No to już swojego dzisiaj jadłeś, więc... Ale ostrość taka fajna, przyjemna. Dzień dobry. Pani, ja nie jestem głodny teraz. Nie dziwię się, jak zjadłeś ponad kilogramowego burgera. Tu kolejne, ile tam, 180 gram? No, sporo. Chciałem się skupić na tym mięsie, a nie na ostrości, jak mówicie. No, ale mięsko bardzo dobre. I powiem ci, że ostrość jest podbita przez temperaturę, nie? Aha. Ja taki trochę niewyspany od wczoraj. I zobacz, jak mam sam kawał papryki. Też taki mam, zobacz. Zostałeś go na koniec? Tak myślę, nie? To co wypada, to na koniec. Kurczę w porównaniu, ale tamten był lepszy smakowo. Tak. Jakby ktoś miał wątpliwości. W ogóle w burgerze no, jest ten sos z Caroliny Reaper. Takie małe spostowanie odnośnie tego burgera, bo niektórzy myślą, że to daje później piri-piri, jest tylko użyte. Jest normalnie sos na Caroliny Reaper. A ja się zastanawiam, czy mi się chcesz, czy nie. W ogóle to idzie, kurwa. Za szybko ja. Chcę mieć to z głowy. To jest jakaś ostrość wjechała. Ja przynajmniej się dowiem, czy rozsądnie jest zrobić dwa challenge pod rząd. To jest dobry pomysł. Bo pingwin nie jeździ po 10 razy do lokalu. Za dużo kilometrów. No, trochę masz. Ja zaczynam go mijać, dosłownie śliną przejeżdżam całego. To źle. O. Ja mam pół burgera, on już kończył. Trzeba było nie jeść burgera na śniadanie. A tam, mały burgerek. Potwór. Dobry był. Jak się smakuje? Dobry, ogólnie dobry. Może rzeczywiście zamiast tego sambalu coś innego wrzucić. Jest. Bardzo dużo sosu jest, dużo sosu, no, nie? No, sosu jest od goma. Myślę, że ten jeden sos by wystarczył, może zamiast tego sambalu rzucić inną papryczkę. Jakąś karolinkę świeżą. Wiem, że teraz sos świeżą ciężko, ale myślę, że to byłby dobry pomysł. Albo w ogóle zrezygnować z tego sambalowego sosu i dać więcej Karoliny troszeczkę, nie? Albo dać jakiś inny sos. Albo dać inny sos, nie? No, jeżeli burger nie jest challenge'owy, to nie musi być pod tym względem taki mocny, a przynajmniej smakowo będzie dużo lepsze. Żałuję, że nie mam rękawiczki, bo czuję, że potem coś mnie łapa będzie piekła. Dużo czy mało? Zostało trzy. No. Połowa mniej więcej. Wolałbym sobie... Nie, nas zapakujemy. Nie no! Czerwony pingwin nie... Nie bierze na wynos. No nie bierze na wynos, nie. Czerwony pingwin nie bierze jeńców. Tylko jak papryki w ogóle jest gorące. Nie, tak może nie paruje z niego, czujesz, że jest bardzo ciepły. Nie tym się go na się wciska. Chciałbym się na mięsie skupić, zazdroszczę ci. Jak tam? Dobrze, fajna ostrość. Nie, nie, no, nie znaczy, zabija, nie zabija przede wszystkim, nie? Znaczy nie jest za ostry, żeby go nie dało się go jeść. Mhm. Więc spoko. Myślę, że większa grupa ludzi, która się nie boi sambala, mogłaby go spróbować, tylko że wiesz, to jest podbity do Karoliną, więc mogliby się zdziwić. No, ale jest spoko. No i lecz papryki nie mogę narzekać w burgerze. Wolą mi pędzia. No już trochę masz w tym żołądku. Trochę. To na szczęście nie jest challenge, można na spokojnie. Ludzie robili jakieś afterburny po zjedzeniu, jakieś bez przeczekania, bez picia. Ale przynajmniej dobrze patrz. Okaże się, że ktoś je szybciej niż pingwin. O, wygrałem z pingwinem. Jest! No. A ja będę musiał pisać, która... Sprostowanie. To się wytnie. Ten już te papryki zjadł. Zjadłem, co miałem robić? Miałem troszeczkę więcej miejsca w żołądku, więc szybciej wjechało. No patrz, no. Jak z tym tej papryki dowolili. Też miałem tyle. Tak? A ja. Wow. Jesteś miłośnikiem papryki, no to wie. Nie, ja? Ja nie lubię papryk, ja wolę sosy. Moja przygoda
Znaczy nie, no, taka większa się zaczęła z sosami na bieg. Sosami. Teraz ja będę zamula na tym filmie, będę jadł i jadł. No to ja coś mogę poopowiadać. Murowana Goślina znajduje się pod Poznaniem, mała mieścina. Myślę, że warto tu przyjechać na burgerka, czy takiego właśnie potwora, którego wcześniej jadł pingwin. Jeśli ktoś się chce się zmierzyć z takim ilościowym challenge'em, no, lub sobie po prostu troszeczkę podostrzyć, to na mędy również można przyjechać. Smaczny ten burger, ta ilościówka jest smaczna. To na, że menta nie jest w challenge'u na czas, bez popijania, wtedy bym wygrał. Ale spoko, może jest to temat dla restauracji, dla burgera, no, żeby to zrobić. No, zrobicie coś, podkręcicie troszeczkę. Podkręcicie troszeczkę, może jakąś papryką, może jakimś ostrzejszym sosem i zrobicie jakiś challenge właśnie też, tak jak z potworem. Myślę, że jest to dobry pomysł, nie? No nie, głupi, pojawiają się często te ostre wyzwania. Ale widzę, że pingwin daje radę. Ja bym się chciał na mięsie skupić. Jest to. Wcześniej, tak jak mówiliśmy, miał podwójnego burgera potwora, czyli można powiedzieć, że je trzeciego burgera w ciągu godziny? Tak to można przeliczyć mniej więcej, nie? Bo tam miałeś... Nawet więcej, bo nawet więcej. Burger ma 180 gram, a tamte? Dwa razy 400, a widzisz, no to ciężko mi nawet to policzyć. Ja nie chcę nawet liczyć. Przeliczenie na takie klasyczne burgery. W tym momencie, jak to jest ani nie na czas, ani to nie jest challenge, to po prostu... No, bo nie aż się co spieszy. Tak. Ja, ale tej papryki to ja mam na bogato, będę musiał później to dojać. Chciałem sobie jeszcze mięso dziabnąć. Tu w ogóle łapy brudne. Ja tylko już przerobiłem całego, wiesz o co chodzi. Ja tego po prostu tylko zwyczajnie nie łykam tego, raczej nie łykam, nie jem. Ale mięsko spoko, co? No, mięsko. Dobrze wysmażone, dobrze przyprawione. Chciałem powiedzieć wcześniej, że no przecież to nie na ten temat powinno być, bo onion ringi były bardzo dobre, wiesz? Te potworze? Aha, smakowały mi. Właśnie byłem ciekaw, jak go, tego potwora, jak go rozpracujesz sobie, nie? Pani właśnie mówiła, że pierwszy raz widzi, jak ktoś w taki sposób podszedł do niego, nie? Bo trzeba mieć jakąś taktykę do takiego właśnie challenge'u ilościowego, no, nie? No i dość na czas, to bez taktyki jest trochę lipa. Dokładnie, trzeba go rozebrać na części pierwsze, co jest pierwsze, czy bułkę, czy mięso. Zacząć od mięsa pewnie był to lepszy, dobry pomysł. No, ale było naprawdę dość gorąca. Myślałem, że będzie ostrzejszy, bałem się, że ta menda będzie trochę tak. Tak jak słyszałem od pana, że jednak są osoby, które rzeczywiście nie dały rady, nie uważą się za tak mocnego gracza jak pingwin, więc myślałem, że... Widzicie, jak się męczę. Nie jestem aż taki dobry. Ja swoją przygodę z ostrością, no, zacząłem praktycznie prawie, że od sambala, bo w Polsce nic nie było, więc... No tak, no kiedyś to nie było, nie? No nic nie było, no... Teraz jest dużo tych kraftowych sosów. No. Dużo osób samemu robi. Mam tu taki kawałek, że ja już tam ososi w ogóle już nie czułem. Już wymemlałem to wszystko. Większa dostępność do papryk jest teraz też, nie? Więc dużo osób też samemu robi, nie? A wy ten sos z Carolina Reaper robicie sami? Nie. Papryczki dokończę, ale tego sosu... I co? I trzeciego burgerka jedziemy? Żartowałem. To byś dopiero miał challenge, co? Później spokojnie kebabik wjedzie. No tak, na obiadek. Śniadanko zjedzone, nie? Czyli co? W przeliczeniu na gramy to... Kilogramy to ile? To pani musi powiedzieć. Pani ile? Niech pani powie. Ogólnie. Całościowo. Potwór ma około 2500 kalorii. Dobra. Nie, ja w kalorii nie idę, musi pani powiedzieć wagę. Gramy? No. Tam mięso miało 800 gram plus jeszcze dodatki, czyli tam kilo 200. Nie, kilo? No, bo człowiek też tam. No pewnie ponad kilo sam potwór ważył, plus tutaj 180 gram. Ile tam mniej więcej tamten potwór ważył? Kilogram 100. Kilogram 100. A ten tutaj menda? Bułka ma 150 kg, mięso 180, plus sosy i papryczka, czyli prawie z 1,5 kilo zjadłeś na śniadanie, no to do dwóch ja bym na twoje miejsce dociągnął. Co macie jeszcze tak, jakieś kilogramka coś do pingwinowi dowalić, żeby nie wyszedł głodny? Lej, może coś na słodko. O, ale to byś zrobił challenge. Ilościowo, ostrościowo i na koniec jeszcze na słodko, nie? Jakiś, wiesz, 0,5 kilograma lodów. Albo jakiegoś serniczka. Litr lodu muszę, żeby wszedł teraz. Do tego zapić jeszcze, nie wiem, jakimś piwkiem. No. No taki właśnie, taki, wiesz, challenge można robić, nie? Szczerze mówiąc, tej papryki w ogóle nie czuć. W ogóle, w żaden sposób. No czuję, że masz zwykłą paprykę i nic więcej. Myślę, że było spoko, nie? Mięsko. Tym bardziej, że mało jest takich w Poznaniu i w Wielkopolsce miejsc w tej chwili, gdzie są takie w ogóle ostrościowe challenge, w ogóle ostre rzeczy, nie? Mało jest knajpek. Kiedyś
Gołe Baby miały burgera Angelo, już nie mają. Fat Bobby był taki ostry sos swego czasu, Bomba też w tej chwili nie mają. To zawsze zachęca bardziej, nie? Przynajmniej dla takich faktów. Gorzyczka się jakaś pojawiła zaraz. Ale zjadłeś! Jestem z ciebie dumny. Ja jeszcze nie. Nowa sezona. To akurat jeszcze przy szefie powiem to, co wcześniej mówiłem. Ten burger mógłby naprawdę dużo jeszcze zyskać, żebyście własny sos zaczęli robić, a nie lecieli na sambalu. Bo strasznie obniżacie w smaku, naprawdę. Jak ktoś najadł się sambala, albo wie, co to jest sambal i miał już styczność, to... Jesteś przejedzony sambalem po prostu. Nie jestem przejedzony, bo ale on mówisz, jest... że kiedyś się zaczynaj. On jest bardziej dla mnie słony niż ostry i on tak naprawdę obniża jakość tego burgera. Mógłby być podwyższony jakimś innym sosem i nie mówię, że musiałby być na ostrość, bo to nie jest żaden challenge, więc i tak smakowo by zyskał, a przynajmniej ta sól, ten klimat sambala by stąd zniknął i moim zdaniem byłby lepszy wtedy, nie? Takie jest moje zdanie. Spoko. No sambal mi się wydaje, on ma sam w sobie taki słonawy smak, jest, nie? Tak, jest słono. Jest po prostu tak jest, nie? Ale ogólnie burger smaczny, mi smakowało. Mięsko bardzo dobrze wysmażone. Tak, mięso jak najbardziej. Dobrze wyprawione, bułeczka też całkiem miła. Bułka, mięso spoko, ja mam małe zastrzeżenie tylko do sambala. Porównanie do pierwszego burgera, no smakowo wiadomo, tamten był dużo lepszy. Ostrościowo, myślę, że nie dla wszystkich, tak jak tutaj pan mówił, jedni jedzą... Jak byś ocenił dla ciebie w skali od 1 do 10? Gdzie 10 to jest najwyższy? Ciężko jest ocenić, jeżeli jesz najpierw potwora, a potem tego drugiego musisz zjeść, bo to wtedy naprawdę wolniej się je i to dużo wolniej. Ale samą ostrość jakbyś mógł ocenić. Dla ciebie oczywiście, nie? Bo każdy ma inny poziom. Sama ostrość. Inną tolerancję. Spoko jest, bo myślę, że już tak jest ostro, że czujesz tą ostrość, ale nie jest znowu tak, że ja za chwilę będę umierał, tak, bo już muszę mleko popijać, tak? Wiadomo, że sobie tam łykniemy. Co, taka piąteczkę byś dał na 10? No, myślę, szósteczkę? Że można dać, tak, 5,5 bez problemu. Ja myślę, że kończymy, bo nie wiem, jak ta nagrywka trwa, bo nie zauważyłem. No, spoko. Jak ktoś, to odwiedźcie lokal. Na Hama Buła, murowana goślina, polecajka z naszej strony. I pozdrawiam jeszcze chłopaków, życie po 40, bo to dzięki nim jestem tutaj, bo inaczej by mnie tutaj nie było, więc widzimy się na następnym. A ja dziękuję Pingwinowi, że mnie zaprosił do siebie na kanał i że mogłem z nim razem wspólnie zjeść.